Jak już Janusz tutaj zaznaczał na początku, Samuela dochodziło Słowo. Tydzień temu starałem się obudzić naszą czujność na Słowo. Każdy z nas jest różną glebą, czasami w różnym czasie jesteśmy bardziej przyjazną dla Słowa Bożego glebą, a czasami bardziej kamienistą. Niemniej. Bóg zachęca nas, żebyśmy zwracali uwagę na to, co On do nas mówi. Wiecie, czasami jest tak, że nawet między naszymi relacjami ludzkimi, że mówimy: Mówiłem Ci przecież, a my mówimy: Kiedy Ty mi mówiłeś? No przecież wtedy mówiłem to i to, a Ty, czy Ty mnie słuchałeś? I wiecie, będzie tragedią dla wielu ludzi. Gdzie słowo Boże było przekazywane, było zwiastowane, było głoszone, ale ludzie nie słyszeli. Nie słyszeli Boga. Jestem poruszony, kiedy <laughs> mówimy, ewangelizujemy, podajemy Ewangelię. Beniamin tutaj w czwartek czytał historię człowieka, który w hotelu, jadąc kogoś zabić, po prostu czytał pismo i Zostawił pistolet, zostawił wszystko i zawrócił. Oddał swoje życie Bogu. Słowo jest potężna moc w Bożym słowie. Wiecie, to czego nie lubię u siebie, to to, że przyzwyczajamy się do słowa. Wiemy, ja to już znam, ja już o tym wiem. Tylko to jest za mało znać i wiedzieć. Pytanie jest, czy ja żyję, tak jak mówi Boże słowo. Czy ja pragnę, podążam za tym, co mówi Boże Słowo? To jest klucz do zwycięstwa, do zbawienia. I jak sobie przypomnę takie świadectwo, że ktoś szedł w deszczowy dzień i znalazł jakiś tam kawałek kartki, czy może jakieś małe. Mały traktat, on nie wiedział, że to jest traktat, a miał dziurawy but. Strasznie ta historia mi się podoba. I ten tą dziurę sobie tym traktatem zatkał, żeby mu stopa się nie, nie moczyła tak bardzo. Ale kiedy wrócił do domu, kiedy wyciągnął ten traktat, zauważył, że to jest poselstwo, tam są Słowa Boże, tam jest Ewangelia, i wtedy oddał swoje życie Bogu. To są niesamowite rzeczy. Jest moc w Bożym Słowie. Jest życie w Bożym Słowie. I chciałbym, kiedy słucham Bożego Słowa, chciałbym, żeby to Słowo, pozwolić temu Słowu, przemieniać moje życie, przemieniać moje serce. Tylko to Słowo ma moc, dać nam nowe życie. Przez to Słowo przychodzi wiara. Zaufanie do Boga. Dzisiaj chcę mówić o Bożym imieniu. Kiedy czytam Boże Słowo, choćby przy powieści Salomona, 18 rozdział, wiersz 10. Biblia warszawska mówi imię Pana, to potężna twierdza. To tłumaczenie, które tutaj mam za ręby, mówi imię Jachwe, bo tak jest oryginalnie, tam jest Jachwe, co później było przez w tłumaczeniu oddane słowem Pan ze względu na szacunek dla imienia Jahwe. Imię Jahwe, imię Pana to potężna baszta, chroni się w niej sprawiedliwy i zażywa bezpieczeństwa. A w liście do Rzymian 10.13 czytamy, że każdy, kto by wzywał imienia Pana. Tam jest to użyte słowo Kyrios, które odniesione jest w Nowym Testamencie do osoby Jezusa Chrystusa. Nikt oprócz Boga nie może nosić imienia Pan a to nam świadczy o tym że Jezus Chrystus jest Bogiem imię Pana Każdy kto by wzywał tego imienia imienia Jezus będzie zbawiony I chciałbym dzisiaj żebyśmy zobaczyli że Bóg w swojej łasce objawia nam siebie objawia szczególnie dla Kościoła kiedy Wczoraj wieczorem jeszcze usiadłem przy, przy tym słowie, zobaczyłem coś, co, czego wcześniej nie widziałem, mówiąc na ten temat. Ale Bóg objawia sukcesywnie na kartach Biblii swoje imię, czyli objawia siebie samego, dlatego, że nie możemy Boga oddzielić od Jego imienia. Bóg, Jego imię jest równość Jego imię to jest On. On to jest Jego imię. Dlatego tak ważne jest to przykazanie, które mówi, nie będziesz brał na daremno imienia Pana Boga Twojego. Bo w tym momencie, wymawiając Jego imię, odnosimy się do Jego wielkiej, potężnej osoby, do tego, kim on jest. Zobaczcie, jak ludzie depczą, bluźnią imieniu Bożemu. W rozmowach, wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy, w sklepach, w biurach, na ulicy, ludzie wypowiadają imię Jezus, i zarazem przekleństwa lecą z ich ust. Nie rozumieją, że bezczeszczą w ten sposób święte Boże imię. Ale Bóg nam objawił siebie i objawił swoje imię. Z wielu względów, abyśmy poznali, kim On naprawdę jest. Drodzy, kiedy Salomon miał zbudować świątynię, Bóg mu powiedział: Zbudujesz świątynię dla mego imienia. Świątynia była poświęcona Jahwe, była poświęcona Bogu, była poświęcona Stwórcy, i wszyscy mieli tą świadomość: Tam mieszka Boże. Boża chwała, Boża obecność. Tam, na tym miejscu, w szczególny sposób, Bóg obiecał odpowiadać na modlitwy, kiedy wzywane było Jego imię. I Bóg, kiedy Dawid chciał zbudować świątynię, powiedział: Nie Ty, ale Twój syn Salomon zbuduje dom mojemu imieniu. Tak więc, kiedy. Myślimy o Bożym imieniu, które jest objawione. Ono powinno, to Boże imię objawia nam Boga i powinno budować w naszych sercach taki szacunek dla Świętego Boga. Ale też zaufanie i ufność wobec Świętego Boga. Kiedy Jezus zapytany, czy też poproszony, naucz nas się modlić, wtedy w tej tak zwanej modlitwie pańskiej. Jezus w pewnym momencie mówi, gdy będziecie się modlić, mówcie. I w pewnym momencie mówi święć, Twoje imię. Powiem wam przed moim nawróceniem modlitwa pańska zajmowała mi sekundy. I kiedy modliłem się ojcze nasz, kiedy dochodziłem do końca, nawet nie wiedziałem, co ja mówię, jak automat. Ale kiedy człowiek się nawraca i poznajesz Boga, tą modlitwą możesz się modlić godzinę i dłużej. Bo każde zdanie, każdy wiersz, każda sentencja, która tam jest, mówi o wielkości, o dobroci. Tam jest mowa o przebaczeniu, o tym, że Jego jest królestwo. Tam mowa jest o tym, żebyśmy mogli mieć codzienny chleb, czyli pracę wiele rzeczy. I możesz uwielbiać Boga. Tak więc imię Pana jest dane jako baszta, jako miejsce schronienia dla człowieka takiego jak Ty i ja. Niedoskonałego, potykającego się. Ale zauważyłem, że Bóg objawia to imię swojemu ludowi, tym, którzy należą do niego, tym, którzy zaufali Jemu. To jest ciekawe. I po drugie zauważyłem, że Bóg, objawiając swoje imię, kiedy mówi o pewnych rzeczach, kim On jest i co On daje, nie dzieje się to bez zaangażowania każdego z nas. Tak jak gleba, na której siane jest słowo Boże, Ty i ja mamy wpływ na to, jak słuchamy, co odbieramy. Co pozwalamy zatrzymać w naszym sercu ze słowa Bożego, i później w ciągu dnia możemy o tym rozmyślać, możemy zastanawiać się, co Bóg do mnie mówi. To jest proces, to jest praca. To nie jest tak, że, bo wiecie, różne kolejne myśli będą przychodzić do naszego umysłu i możemy zgubić słowo, które Bóg nam do nas kieruje. To imię Boże jest gwarantem przymierza. Bóg dał nam swoje imię, kiedy zawiera z nami przymierze, a teraz to przymierze zawarte jest przez Jezusa Chrystusa, przez Jego przelaną krew na, na krzyżu. W Psalmie 50 Dawid mówi takie, takie słowa, że tam jest mowa o tym, że Przepraszam, asa w psalmie 50, wierszu 15 mówi, wzywaj mnie w dniu niedoli, ja cię wybawię, a ty mnie uwielbisz. To jest ciekawe, Biblia mówi, że Bóg jest Bogiem żywym i kiedy będę go wzywał szczerze, z głębi pragnącego serca, potrzebującego serca, Bóg mówi: Ja wybawię Ciebie. I kiedy cię wybawię, Wiecie, to nie będzie na takiej zasadzie, że to, to będzie coś, że ta wdzięczność będzie wypływała z naszych serc, dlatego że doświadczyliśmy Jego mocy i Jego wybawienia. Że to nie było na zasadzie, że sobie wmówiłem coś, ale że rzeczywiście doświadczyłem, jak moc Boża, tak jak słyszeliśmy w tym świadectwie, jak moc Boża, kiedy przychodzimy do Boga, zmienia nas tam od środka. I zaczynamy mieć inne pragnienia niż do tej pory, inne tęsknoty niż do tej pory. Pragnienie, aby teraz podobać się Bogu. Pragnienie, aby żyć według Jego słowa. Dlatego w objawieniu jest napisane, któż by się ciebie, Panie, nie bał? I nie uwielbił Twego imienia. I przychodząc na zgromadzenia, czy w tygodniu, czy modlitewne, czy tak jak to, w niedzielę przychodząc przecież któż by go nie uwielbiał? Jeżeli tutaj jestem i go nie uwielbiam, to coś jest po prostu nie tak. To znaczy, że albo jakaś, jakieś zmartwienie troska przygniotło Ciebie. Albo po prostu zletnieliśmy i nie widzimy już, nie mamy tej radości, tej radości, tego pragnienia, aby uwielbić Boga i oddać mu chwałę. Kiedy popatrzyłem, wzywaj mnie w Dniu Niedoli, to to słowo w języku hebrajskim ma kilka znaczeń. Oznacza ucisk, utrapienie, uciśnienie, kłopot, trudność. A więc, kiedy coś takiego przeżywasz, Idź przed oblicze Pana. Idź i wołaj do niego, wzywaj jego imienia. Wiedz, że on usłyszy ciebie, jeżeli to płynie z głębi twojego serca, jest szczere i on obiecuje, że on wybawi, że on da ci pomoc, że on pokona tą trudność, że Bóg objawi swoją moc. Dobry jest to czas, kiedy i ta świadomość, że nie jestem sam w moich trudnościach i moich kłopotach, nie jestem sam w moich uciskach, które doświadczam, w moich chorobach, które przeżywam. Jedno z imion Bożych jest objawione nałożnicy, właściwie żonie, bo, bo Sara dała Abrahamowi. Ją za, ją za żonę, jeszcze wtedy Abramowi, wzniosłemu ojcu, znaczy to imię Abram, żeby mieć potomstwo. No i później zaczęły się kłopoty w tej, w tej rodzinie tego bożego człowieka, przyjaciela Boga. I ta niewolnica Hagar ucieka od Saraj. Bo, bo ona unosi się w tym domu taką zarozumiałością, pychą, widząc, że ona będzie mogła mieć potomstwo, a ta żona Abrama, przyjaciela Boga, ciągle nie może mieć dziecka, jest już w podeszłym wieku. I Hagar ucieka na pustynię. I nie wie, co z sobą zrobić. I wydaje się, że umrze. I tam w 16 rozdziale pierwszej Mojżeszowej, w 13 i 14 wierszu Bóg znajduje ją w tam na pustyni, gdzie jest sama. I pokazuje, ona mówi ja tu umrę, bo nie ma wody do picia. Ale Pan jej pokazuje miejsce, studnie. I Pan do niej przemawia Hagar, niewolnico. Wróć do swojej pani i bądź jej posłuszna, bo ja sprawię, że dziecko, które jest poczęte w twoim łonie, ono się urodzi i zrobię z niego wielki naród i wiele książąt wyjdzie z twojego łona. Drodzy, Jona wtedy mając tą świadomość, że Bóg do niej przemówił, gdzie nikogo nie było, i słyszała wyraźnie Boga i mówi. To jest Bóg, który mnie widzi. Takie jest jedno z Bożych objawionych imion, Bóg, który mnie widzi. Wiecie, ilekroć czytam o tym, jestem ciągle poruszony, że mamy Boga, który nas widzi. Nam się wydaje, że Boga nie interesuje nasze życie. Że jesteśmy sami ze swoimi problemami i kłopotami, że jesteśmy na takiej pustyni i właściwie nie ma nikogo, który może nam pomóc. Ale dla Boga każdy z nas ma znaczenie, jest cenny i Pan do niej przychodzi. Ja bym powiedział, kto by się niewolnicą przejmował? Kto by się. No, tak nie powiem jako wierzący człowiek, o żadnym człowieku, ale wiecie, ten, ta społeczna drabina, ale w oczach Boga nie ma znaczenia, bo Bóg nie ma względu na osobę. Miły mu jest każdy, który się go boi, miły mu jest każdy, który szuka jego oblicza. Bo Bóg i jedynie Bóg może zmienić tą sytuację. I Bóg uratował ją tam, i ona wróciła i poddała się pod rękę swojej pani. I Bóg wypełnił swoją obietnicę. Haleluja. Wiecie, Bóg zawsze dotrzymuje słowa. Kiedy coś mówi, coś obiecuje, Bóg dotrzymuje słowa. I kiedy później czytamy w kolejnym rozdziale, kiedy Abraham. Ma świadomość, że Bóg do Niego przemawia. W XVII rozdziale, gdy Abraham miał pierwszy wiersz 99 lat, ukazał mu się Pan i powiedział do Niego: Ja jestem Bogiem wszechmocnym. Żyj blisko mnie, bądź nienaganny. Ustanowię bowiem przymierze między mną a tobą i rozmnożę cię bardzo obficie. Abraham pada na twarz. Ma świadomość Boga, tylko mówi: Boże, niech tylko Ismael. A Bóg mówi: Nie, nie, nie. Nie Ismael, nie ten z Hagar, z niewolnicy. Ten, który wyjdzie z Twojego łona, z łona Sary, ten, który wyjdzie od Ciebie, ten będzie dziedzicem wszystkiego. Z Nim zawrę moje przymierze. Przecież Sara już nie mogła rodzić. Ale wtedy Bóg mu powiedział, trochę później, kiedy Sara się śmiała, kiedy przyszli ci trzej mężowie do, do Abrama jeszcze raz, kiedy słyszała, że to ona urodzi mając 90, 89 lat, że za rok będzie miała dziecko, będzie piastować dziecko, śmiała się. Jej łono było już obumarłe. Ale wtedy Bóg powiedział: Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Boga? Drodzy, kiedy tutaj stajemy, podnosimy ręce, modlimy się, kiedy wzywasz imienia Pana, pomyśl o tym, pomyśl, napełnij swój umysł tą wiedzą, tym objawieniem. Nie ma niczego niemożliwego dla Boga, którego imienia wzywamy. On jest Bogiem cudów. On jest Bogiem, który zmienia w jednej chwili sytuację. I objawił tam swoje imię El-Shaddai, wszechmogący, karmiący, zaopatrujący, bo to znaczy to imię, które tam zostało Abramowi objawionej później Bóg mu powiedział, nie będziesz nazywał się Abram, ojciec zniosły, ale będziesz nazywał się Abraham, ojciec wielu narodów. A on jeszcze syna nie miał, ale miał obietnicę i usłyszał słowo i miał wiarę. W liście do Rzymian apostoł Paweł mówi: Abraham wbrew nadziei uwierzył w nadzieję. Wbrew wszystkiemu, co oglądały jego oczy, Sara już nie może mieć dzieci. On już jest stary. Wbrew temu wszystkiemu on uwierzył i zaufał Bogu i oglądał cuda Boże. I tak jak Pan zapowiedział, otrzymał potomka Izaaka. A wiecie, imię Izaak oznacza uśmiech. Uśmiech. To był taki Boży uśmiech w stronę Abrahama i jego żony. I też kiedy oni patrzyli na Izaaka, może też się uśmiechali, mówią, to jest niesamowite. W takim wieku, w takiej sytuacji Bóg dał nam dziecko. Bóg jest cudownym Bogiem. Moi drodzy, tego wyczekiwanego przez ponad 20 lat, do którego modlił się Abraham. Kiedy miał już 14, może nie 14 lat, niektórzy mówią, że w tym czasie już, już Izak mógł mieć koło 30 nawet lat. Nie wiem, to są tylko takie domysły. Bóg mówi do Abrahama: idź na górę Moria i złóż w ofierze swojego syna dla mnie. Wyobraźcie sobie ten wyczekiwany, ten tak upragniony syn dziedzic i teraz bóg mówi oddaj mi go na ofiarę pamiętam kiedyś w jednej z gazet takiej ogólnopolskich był cały artykuł poświęcony jak mama czyta biblię swoim dzieciom mówię ja omijam niektóre historie biblijne i nie mogła zrozumieć jak można czytać dziecku małemu historię o ofiarowaniu Izaaka? I w ogóle nie rozumiała tej historii. Ale wiecie, w Biblii nie ma nic przypadkowego. Oczywiście, że trzeba umiejętnie dziecku pewne prawdy na jego poziomie przekazywać. Ale nie rozumiała jednej rzeczy, że Bóg po pierwsze nigdy, nigdy nie pragnął ofiar z ludzi. Wręcz u każdy, kto to robił. Był przestępcą w oczach Boga, i Bóg karał za to. Ale to była próba. Bóg wystawił. To jest tak jak w naszym życiu: kto jest na pierwszym miejscu w Twoim i w moim życiu? Mąż, żona, dzieci, wnuki, czy Bóg? Kto jest na pierwszym miejscu? Jezus mówi: Nie może nikt iść za mną. Jeśli nie zaprze się samego siebie, nie może nikt iść za mną, jeżeli przede mną stawia innych, drugiego człowieka, nawet tych najbliższych. I tam, kiedy już są na tej górze, kiedy idąc, właściwie zbliżając się, niektórzy mówią, i tak chyba jest, że ta Moria to, to miejsce ofiarowania Izaaka, to, to było miejsce, na którym stała świątynia Salomona zaraz blisko Golgoty. I kiedy Izak mówi, ojcze, ale gdzie jest baranek? Mamy drzewo, mamy ogień, ale gdzie jest baranek na ofiarę? I wtedy Abraham mówi coś, ja myślę przez wiarę, że to, on mówi, Bóg sobie upatrzy synu baranka. Bo on nawet wierzył, że Bóg może tak pisze później list do Rzymian. Z umarłych wzbudzić Izaaka. I Abraham był gotów oddać wszystko, co uważał najcenniejsze ma w swoim życiu. Powiedział, że Bóg jest godny tego. Ale oczywiście to była próba. Bóg nigdy nie żądał ofiar z ludzi. I kiedy go związał i kiedy był gotów złożyć w ofierze, anioł z nieba mówi: Nie rób tego. I tam Abram poznał imię Boże, Jahwe, który zaopatruje, albo na górze Pana jest za, zaopatrzenie, albo można to też oddać ten, który widzi wszystko. I wtedy odwrócił się Abram, i pamiętacie, Bóg przygotował baranka na tej górze, który uwikłał się rogami w jakimś krzewie, i wziął i złożył tego baranka na ofiarę Bogu. Na górze Pana jest zaopatrzenie. Drodzy, to, to, ta historia jest niesamowita, bo to jest zapowiedź śmierci Jezusa Chrystusa. Pewnego razu Syn Boga Żywego wspiął się na górę. Aby ofiarować samego siebie za grzechy Twoje i moje, za grzechy całego świata, aby być okupem, a Jego przelana święta krew, aby była okupem, była ceną, którą musiała, która musiała zostać zapłacona za Twoje i za moje życie, za nasze grzechy. Ja mówię w tej, przy tej historii: Abraham został powstrzymany. Ale ręka Boża nie została zatrzymana, i Jezus Chrystus umarł w strasznych cierpieniach na krzyżu, z powodu Ciebie i mnie, każdego tutaj z nas. Do końca. Do końca, do śmierci zaniósł twój i mój grzech, aby dokonać wykupienia. Na górze pana, na tej Golgocie, muszę tam się wspiąć pod Krzyż Jezusa i zobaczyć, jak on za mnie cierpiał. I Bóg wzywa nas, złóż tam swój grzech, swoją nieprawość, swój brud. Nie polegaj na sobie ale patrz na krzyż, na tego, który dokonał wykupienia. Jeżeli Jemu zaufasz, Jego imienia wezwiesz, jeżeli się do Niego zwrócisz, aby On ci wybaczył, to On nie tylko wybaczy, a, a, ale On da ci moc, abyś mógł prowadzić zwycięskie życie, podobające się Bogu życie, innej zupełnie jakości życie. Bóg przygotował baranka, Swojego syna Jezusa Chrystusa. Wiecie, wiele jest imion Bożych, objawionych w Starym, szczególnie Testamencie, później w Nowym. Kolejne z Bożych imion to jest Ten, który nas leczy. Pan, który leczy, Jahfe Rafa. Kiedy Izraelici przeszli już przez morze, trzy dni się błąkali po pustyni i znaleźli wodę, i byli tak uradowani, nareszcie jest woda, okazało się, że Woda jest gorzka, dlatego nazwano ją Mara, gorzka. I zaczęli narzekać. Umrzemy. I wtedy Mojżesz zwrócił się do Boga, co zrobić? A Pan mu pokazał drewno, aby wrzucił do tej gorzkiej wody. I kiedy wrzucił to drewno, woda stała się słodka. I wszyscy zachowali życie. I wtedy Bóg powiedział, jeśli będziecie przestrzegać wszystkich moich ustaw i przykazań, żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę was. Bo ja jestem Pan, Twój lekarz. Cudowną rzeczą jest wiedzieć, że Bóg jest Twoim i moim lekarzem. Że Bóg się nic nie zmienił, że On nadal... Jest w stanie i leczy wszelką chorobę i niemoc. Kiedy czytam Ewangelię, wiecie, i jak skończę, zaczynam znowu coś czytać. Chcę mieć obraz danej księgi. Chcę zwrócić uwagę, jak, jak Jezus jest przedstawiony w tej księdze. Ostatnio czytam Ewangelię Marka, Naj, bo najkrótsza. Taka pełna akcji, dynamiki. Ale tam, kiedy czytam, ja się dziwię, jak ludzie mogli wzgardzić Jezusem, widząc, kiedy całe prawie miasta, kiedy ludzie stawali u drzwi, gdzie był Jezus w Kafarnaum, czy gdzie indziej, kiedy Biblia mówi, że wypędzał demony z ludzi, czynił cuda, uzdrawiał wszelką chorobę, ci ludzie nie wierzyli w niego. Kiedy przyszedł czas próby opowiedzenia się. Oni wołali, może wie, część z nich wołała, ukrzyżuj go. Przecież Bóg, Jezus Chrystus, tak potwierdzony znakami i cudami, że się, jak to jest możliwe, że przecież były takie wyraźne nawiązania do proroctw, do obietnic. Przecież oni sami mówili, zanim przyjdzie Mesjasz, Eliasz się pojawi. A Jezus mówi, Eliasz już się pojawił. Ale wiecie, co z nim zrobili? Zabili go. To był Jan Chrzciciel. Nawet wygląd Jana Chrzciciela Przypominał Eliasza, oni mogli to wszystko widzieć, ale ich serca stały się nieczułe na słowo i na to, co oglądali. To jest, słuchajcie, tak, kiedy Bóg mówi do nas raz drugi, a my ciągle dajemy odpór słowu, później możesz widzieć, cuda, ale będzie twoje serce zatwardzone. Nie będziesz widział tego wszystkiego, tej chwały i mocy Bożej, będziesz uważał, że no, 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 nie wiem, stało się, ale Bóg, który leczy. I mógłbym opowiadać, i opowiadałem, i dzieliłem się z wami wieloma historiami. Przypominam sobie młode małżeństwo, które wyszli, którzy wyszli do modlitwy. Mówią, pastorze, Chodzimy po lekarzach, i tak dalej. Nie możemy mieć dziecka. Co mogłem zrobić? Pismo mówi: Na chorych ręce kłaść będą, a ci będą uzdrowieni. Takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą. Między innymi. Nie za każdym razem tak się dzieje, ale wiem jedno: mój Bóg, Pan, jest lekarzem. On leczy. Pomodliłem się z nimi. Położyłem ręce, modliłem się, aby Bóg dał im dziecko. Po wielu wielu latach, kiedy tam wróciłem, oni podeszli czy pastor nas pamięta, ja wie nie pamiętam. Modliliśmy się o dziecko. I Bóg dał nam dziecko. Bóg dał nam dziecko. Drodzy nie ma rzeczy niemożliwych dla Boga. On jest lekarzem nadal. Kiedyś w ustroniu, kiedy stałem za kazalnicą, głosiłem słowo. Grażyna siedziała tam na balkonie, teraz tam siedzą. Dawno żeśmy zrobili dla matek z dziećmi pomieszczenie, a siedziała tam z naszymi dziećmi małymi jeszcze. I nagle patrzę, stojąc za kazalnicą, otwieram oczy, ona stoi przed kazalnicą i płacze. Ja mówię, coś musiało się stać, bo przecież ona nie jest taka prędka stawania tam gdzieś z przodu. Wtedy Bóg ją dotknął. Wiele lat, tak? Co to był? Bark? Ból niesamowity. I mówi, w pewnym momencie stojąc na balkonie, taki gorąc przeszedł przez jej ciało. Do tej pory jest zdrowa pod tym względem. Jam jest Pan Twój lekarz. Bóg objawia swoje imiona. Kiedy objawił swoje imię, Pan jest moim sztandarem, kiedy Izrael walczył z Amalekitami i, i mogli go pokonać. Bóg objawił swoje imię, że jest pokojem dla Gedeona, kiedy byli nękani. Wiecie, kiedy tak nad tym czytam. Pokojem, pasterzem, bo to są Boże imiona, sztandarem, ten, który leczy. Nagle wczoraj zauważyłem coś zdumiewającego. Tak, Bóg takim jest. Ale zwróćcie uwagę, mówi tak, jeśli będziesz przestrzegał moich przykazań, żadną chorobą cię nie dotknę. Albo jeśli chcesz mieć pokój. Bóg przyszedł do Gedeona, ale zanim Bóg dał zwycięstwo, kazał Gedeonowi zniszczyć, zburzyć to, co wprowadzało strach i lęk do życia jego i całego narodu. Kazał zniszczyć słubala, kazał zniszczyć ołtarz poświęcony Bogowi płodności i urodzaju, pogańskie bóstwo. I kiedy on to zrobił, a później, kiedy stanął, aby walczyć. Bóg wtedy dokonał swojego dzieła i dał im pokój na kolejne lata. Zobaczcie, nie mogę doświadczyć tego, który zaopatrzy mnie w baranka, który mnie usprawiedliwi w jego krew, zanim, mówiąc tak, nie we, wespnę się na górę, na golgotę, nie spojrzę na tego, który został za mnie ofiarowany i nie zaufam. Nie działa to automatycznie. A jeśli doświadczam innych rzeczy, tak jak Amalekici chcieli zniszczyć Izrael w drodze do ziemi obiecanej, to tam była i modlitwa i walka. I tam Pan objawił swoje imię: Ja jest ten, który jest Twoim sztandarem. Moje imię jest Twoim sztandarem. Pan dał im wielkie zwycięstwo. Ale kiedy? Wtedy, kiedy oni stali, Wołali i podjęli walkę, wtedy Bóg mogli zwyciężyć, i tak samo jest z nami. Kiedy my wołamy, szukamy, prosimy, wtedy Bóg obiecuje, że odpowie. Wszystkie te imiona, i wiele których tutaj nie wymieniłem, są spełnione w Osobie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, że kiedy wymawiasz imię Jezus, Wymawiasz też imię Jahwe. Bo Jezus znaczy Jahwe, który zbawia, albo Jahwe jest zbawieniem. I w imieniu Jezusa. I kiedy patrzę na Jezusa objawionego w Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie, widzę, że On jest wypełnieniem, bo jest Bogiem. On leczy. W Jego imieniu mamy zwycięstwo, tak? Mamy zwycięstwo. W Jego imieniu jesteśmy błogosławieni. Każdy, który by wzywał imienia Pana, imienia Jezus, będzie uratowany. Ale to słowo sodzo uratowany oznacza też będzie uzdrowiony. On jest pokojem. On jest pasterzem. On jest tym wszystkim dla Ciebie i dla mnie. Kiedy tutaj w czwartek. Byłem i zastanawiałem się, kiedy uwielbialiśmy Boga, Boże, chyba w czwartek, tak mi się wydaje. Co mam dzisiaj mówić? To słowo bardzo mocno Bóg włożył do mojego serca, aby je nam przypomnieć. On tutaj jest. Jego imię jest święte, jest potężne, a my jesteśmy zgromadzeni w Jego imieniu. Chcielibyśmy powstać, drodzy. Zaśpiewamy pieśń, pieśń uwielbienia, wywyższenia naszego Pana. Kiedy będzie śpiewana ta pieśń, ja chcę w oparciu o Jego słowo jeśli pragniesz wezwać imienia Pana ja wiem, że Go wzywasz ale pragniesz po raz, może kolejny teraz wezwać imienia Pana przyjść z ufnością przed Jego oblicze. Aby On, który wszystko widzi i zna, który jest lekarzem, wkroczył w Twoją sytuację i pomógł Ci. Jeśli trzeba, jestem gotów z ufnością i z wiarą namasić się olejem ku uzdrowieniu. Wiem, że nie ja uzdrawiam, ale Pan. Pan uzdrawia, i nieraz tego doświadczyłem. I chociaż. Są sytuacje, czy wiele, nawet takich, że tego nie doświadczam, nadal wierzę, ufam, że On jest dzisiaj taki sam. On ma moc. On się absolutnie nie zmienił. Czy chcesz wezwać imienia Pana dla siebie, swojego uzdrowienia, swojego utrapienia, swojego ucisku, swojej niedoli, swojej trudnej sytuacji? Możesz wychodząc tu, powiedzieć, Panie, Wołam do Ciebie, wzywam Twojego imienia, wkrocz i pomóż mi. Przyjdź z ufnością, jak dziecko. Będziemy się modlić i będziemy Cię błogosławić w imieniu Pana. On jest wierny swojemu słowu. Śpiewajmy pieśń. Kiedy będzie śpiewana pieśń, jeżeli masz pragnienie, masz i chcesz wezwać Jego imienia do swojej sytuacji. Po prostu pokaż to poprzez swoje wyjście, swoją wiarę, swoją determinację i to, że będziesz wołał, bo jesteś w potrzebie, a Bóg objawił siebie i swoje imię. Nie po to tylko, żebyśmy o tym wiedzieli, ale abyśmy doświadczali mocy Bożej. Panie, dziękuję Ci, że tutaj jesteś. Dziękuję Ci, że miłujesz każdego z nas. Dziękuję Ci, że nie ma rzeczy niemożliwych i zatrudnych dla Ciebie. Panie, Ty wiesz, jak bardzo Ciebie potrzebujemy. Panie, chcemy Ciebie uwielbić. Ty powiedziałeś, wzywaj mnie w dniu niedoli, w dniu utrapienia, ucisku. Ja Cię wybawię, a Ty mnie uwielbisz.